Stalin, Bierut, Gierek, Breżniew, Wałęsa i Janusz Zaorski. I to, co mnie najbardziej zachwyciło, to to, że tam jest hotel. To jest jakiś ideał pracy, myślę sobie, bo w kapciach można iść do roboty na zdjęcia w atelier, w studio, prawda? W kapciach do montażowni, bo jest tuż obok. Przy tych wszystkich paranojach naokoło, ta wytwórnia to był dom. Zacznijmy od może praprzyczyny naszego spotkania, czyli od początku pana wspomnień filmowych, bo wiem, że pana tata był szefem polskiej kinematografii w latach 60., więc pana dzieciństwo nieodzownie związane było z filmem, ale czy wybór zawodu filmowca był od zawsze u pana oczywistą decyzją? Tak. Może dlatego, że brat bardzo wcześnie, podobnie jak ja, miał sprecyzowane to, że chce zostać aktorem. I uczył się różnych tekstów na pamięć, prozy, wiersza. Dzięki temu ja też mam niezły dość repertuar, bo świadomie czy podświadomie również się tego uczyłem. I pomyślałem sobie, no nie mogę mu robić konkurencji, więc najlepiej by było, gdybym reżyserował filmy, a on w nich grał. To wszystko oczywiście naiwne, młodzieńcze, bo tam gdzieś miałem 9-10 lat, kiedy to się zaczęło krystalizować. Ale to się potem przejawiło tym, że zacząłem robić zdjęcia, zacząłem pisać opowiadania, które właściwie strukturalnie bardziej przypominały scenariusze niż opowiadania, bo bardzo były takie behawiorystyczne. Potem ojciec, widząc zainteresowanie, był w Czechosłowacji i kupił mi kamerę 16 Admire. I na tej kamerze dwa filmy nakręciłem. Czyli to wszystko jakby tak systematycznie szło w tym celu. Ale może najważniejsze było to, że mieszkaliśmy bardzo niedaleko kina. I to jest ciekawe, bo to było kino, które się kiedyś nazywało Stolica, a dzisiaj się nazywa Iluzjon. I tam od czasu do czasu wyświetlają moje filmy. Więc idąc do szkoły podstawowej, przechodziłem przez narożnik, gdzie była gablota. Były fotosy z filmu, plakat, często jedno i drugie. I to mnie tak pochłaniało, bo wyobrażałem sobie na podstawie fotosów bądź plakatu, o czym jest ten film, jaka jest akcja. W związku z tym spóźniałem się notorycznie na pierwszą lekcję. I to były te fascynacje. Wstyd powiedzieć, ale często na wagary chodziłem do kina. I w podstawówce, i w liceum. Bo to było to przeżycie. I do tej pory pielęgnuję w sobie, żeby film oglądać w sali kinowej razem z innymi. To jest dla mnie ciekawe już nie tylko jako reżysera, ale też i dla widza, dlaczego się razem śmiejemy, albo jest cisza kompletna, że słychać jedną muchę, która lata i to 20 metrów ode mnie. Więc to wszystko gdzieś nasiąkałem w młodości i prowadziło to do zainteresowań, że stworzyłem sobie taki notatnik, gdzie zapisywałem wszystkie filmy, które oglądałem i wystawiałem im tak jak w szkole oceny. Nie było szóstek, więc piątka to było ta maksymalna marcydzieło, coś fantastycznego. I dwójka niedostatecznie. Także jedynek i pałek na szczęście reżyserzy ode mnie wtedy nie dostawali. Przejdźmy wtedy już do... Przeskoczmy ten etap szkoły filmowej i przejdźmy już do pana debiutu, ponieważ debiutował pan we Wrocławiu właśnie, jeśli chodzi o film fabularny. Jak do tego doszło, że akurat tam? Myślę, że się niewiele zmieniło później, aż do 89 roku. Ci reżyserzy już znani, uznani, nagradzani, albo pracowali w Warszawie, bo byli szefami zespołu, więc musieli mieć niedaleko do swoich biur, albo w Łodzi, która ta wytwórnia była największa i w tych najlepszych, płodnych latach ze 30 parę tytułów nawet potrafiła rocznie zrealizować. Wytwórnia wrocławska była trzecia w kolejności i z chwilą, kiedy ja zacząłem tam realizować filmy, oni byli przygotowani do 4 tytułów rocznie. Więc jak się tam wpychało jakiś film telewizyjny, to już były kłopoty, ale za chwilę do tego dojdę. Natomiast ja, będąc członkiem
ekipy na spartakiadę szkół artystycznych sportową w 65 czy 6 roku, już nie pomnę, znalazłem się we Wrocławiu. I wtedy wykorzystałem ten czas w przerwach, bo w koszykówkę grałem z drużyną naszej uczelni. Pojechałem na wystawową właśnie zorientować się co i jak. Miałem legitymację szkoły filmowej, także portier mnie wpuścił. I to, co mnie najbardziej zachwyciło, to to, że tam jest hotel. To jest jakiś ideał pracy, myślę sobie. Bo w kapciach można iść do roboty. Na zdjęcia w atelier, w studio, prawda? W kapciach do montażowni, bo jest tuż obok. Nigdzie, a znałem już Łódź i znałem Warszawę, tego typu warunków nie było. Więc jak się dowiedziałem, że jestem zsyłany do Wrocławia, bo debiutanci zazwyczaj tam, bo i tak byli szczęśliwi, że robią film, więc nie grymasili, to pomyślałem sobie, fantastycznie, będziemy razem. Jak przyjechałem, okazało się, że pół roku wcześniej zlikwidowano ten hotel. I to był mój pierwszy zawód. I myślę, że w pewnym sensie ten film był nieudany, mimo że go prawie 5 milionów ludzi zobaczyło, Uciec jak najbliżej, ale był nieudany, bo ja nie rozumiałem jeszcze hierarchii ważności w ekipie. Przyszło nagle 50 osób, ja temu mówiłem o czymś, a on przecież nie był z tego pionu, gdzie ta rzecz właśnie powinna być zrealizowana. Zanim się nauczyłem tego wszystkiego, bo przedtem robiłem cóż, tylko półgodzinny film, gdzie grało dwóch aktorów główne role i paru epizodystów. Mało tego, to było w bardzo komfortowych warunkach, ponieważ na dobranoc, tak on się nazywał, ten półgodzinny film, zrealizowałem z ekipą, w której byłem przez półtora roku asystentem reżysera, czyli Kolumbowie seriali Janusza Morgensterna. On był opiekunem w szkole na dwóch latach moich. Zaproponował mi to, więc jeszcze jako student zacząłem pracę w profesjonalnej kinematografii. Ja wiedziałem, kto co robi, za co jest odpowiedzialny i potem z tymi ludźmi już nie jako asystent, ale jako reżyser zrealizowałem film. Czyli wszystko fantastycznie się ułożyło. No i nagle jestem we Wrocławiu, w mieście, którego nie znam, ludzi nie znam, nie wiem na co kogo stać, kto jest leniwy, kto blefuje, a kto naprawdę coś wie i umie. Zanim się tego nie nauczyłem, to już się skończyły zdjęcia. I to wszystko potem niestety w tym materiale wyszło. Także to był na własnych błędach człowiek musiał po prostu się nauczyć. Ale to myślę, że to była dobra lekcja też, bo zrozumiałem, że nie da się od tak, mając pretekstowy scenariusz, zrealizować filmu. Bo z dnia na dzień raz się wymyśli, a raz się nie wymyśli. A tu jest konieczność, trzeba następnego dnia nakręcić te 3-4 minuty przyszłego filmu. Więc myślę, że poznałem to, tak jak się mówi w nomenklaturze militarnej, rozpoznanie bojem było, że od razu mnie wrzucono na wojnę. Do boju, do pierwszej linii dano ostrą amunicję i ja musiałem od razu strzelać. A na strzelnicy niewiele razy byłem przedtem. Pomimo tych trudności został pan we Wrocławiu i zrobił kolejne 5 filmów, które tak naprawdę, maraton został zakończony tak naprawdę filmem Pokój z widokiem na morze, czyli filmem kręconym też w Gdańsku. Coś ciekawe, że właśnie tutaj w Gdańsku pan się później pojawił po tych 5 filmach. Ja mam takie dwa pytania a propos tego, co pan tu już powiedział o tych ludziach, o tej atmosferze. Chciałem zapytać może trochę szerzej, jak wyglądała właśnie zawód filmowca w latach 70. w Wrocławiu? Co to było za miejsce właśnie od tej strony ludzi, atmosfery też? Jakby pan coś mógł powiedzieć, co się działo po wyłączonej kamerze, prawda? Bo to też są bardzo ciekawe rzeczy obyczajowe. Może trzeba było parę razy się wykoprytnąć, przyuciec jak najbliżej, bo poznałem tych ludzi, całą ekipę, no i zakochałem się w nich, bo to byli wspaniali, cudowni ludzie. Jak większość lwowiaków, wilniuków, prawda, to jest coś, co dla mnie było dalekie, bo część rodziny niby pochodziła spod Stanisławowa, Nowofrankowsk teraz to się nazywa, ale oni wszyscy zginęli, wywiezieni na Syberię, w związku z tym ja nie miałem takich kontaktów poza babcią, która mi czasami delikatnie dozując opowiadała o losach rodziny. A tutaj
no, serce na dłoni, ludzie życzliwi, zapraszający do domów, bo ja przecież w soboty też się kręciło wtedy zdjęcia. Podróż pociągiem 8,5 godzin trwała, to jest bardzo ważne, więc czasami trudno było jechać na ten jeden dzień do Warszawy i wracać natychmiast na zdjęcia w poniedziałek. Samoloty były zawodne, bo stare lotnisko było na terenach, gdzie zwłaszcza wiosną i jesienią były mgły. Mnie się parokrotnie zdarzyło, że razem z aktorami leciałem na zdjęcia w poniedziałek o 6 rano i wracaliśmy do Warszawy. I dopiero wieczorem były warunki zdolne do lądowania, czyli jeden dzień zdjęciowy w plecy, prawda? No więc powiedzieliśmy sobie, nie ryzykujemy, jeździmy pociągami. Rozmowy telefoniczne trzeba było zamawiać. Nie było numerów kierunkowych, że się dzwoni i od razu można porozmawiać. Więc czasami się 2-3 godziny czekało na rozmowę. Więc człowiek się na początku szalenie czuł samotny, wyizolowany. No i może to, że te warunki takie nietypowe, że mała wytwórnia, czyli to wszystko bardziej było takie udomowione, spowodowały, że się zaprzyjaźniłem właśnie z wspaniałą montażystką Krysią Komosińską, zresztą jej córka Basia bardzo udanie pracowała jako dekorator wnętrz, scenograf i tak dalej, że jej mąż, pan Dacko Bolesław, zrobił mi dźwięk do filmu Awans, przedtem był zastępcą dyrektora w tej wytwórni, że poznałem aktorów, którzy grali w moich filmach. Jednym słowem, to się jakby stało moje drugie miejsce. Do Strzeblowa się jeździło w niedzielę poskakać trochę do tej wspaniałej wody w kamieniołomach. To były rzeczy w ogóle niedostępne. Ale jestem zwolennikiem teorii, że czasami nie jest ważne, gdzie się jedzie, tylko z kim. I można nudzić się w Paryżu, a w Parzęczewie Dolnym po prostu czuć się fantastycznie, bo pojechali ci, z którymi masz porozumienie i dobrze się czujesz. I to właśnie była cała taka atmosfera, zupełnie inna w tym Wrocławiu. My też byliśmy dopieszczani, nas się pytano. Pani Wacia, słynna, przygotowująca śniadania w wytwórni, bo z hotelu żeśmy jeździli rano i jedliśmy śniadanie w wytwórni. Dopiero potem się jeździło na zdjęcia, bądź były one na hali zaaranżowane. Właściwie co piąto były osoby bardzo sprawne, zżyte. Długo się film robiło. Mój debiut to były 52 dni zdjęciowe. Teraz 26 dni, sugeruje producent, a jeszcze chce ograniczać, bo może się ten debiutant zgodzi. To jest szaleństwo. W tej chwili, jeśli się ma 80 obiektów, to na dobrą sprawę te filmy to są bardziej konotacją, bardziej brudnopisem niż właściwą rejestracją najlepszych możliwości aktorskich, operatorskich i tak dalej, i tak dalej. Trzeba lecieć dalej, bo się nie zrobi tego, co było w planie kalendarzowym na ten dzień. W związku z tym przerzuty, a jeszcze nie daj Boże przez centrum miasta, pochłaniają tyle czasu, że na samą reżyserię reżyser ma godzinę do półtorej na jedną scenę. To jest nic, to jest co najmniej o te trzy razy za mało, a dwa na pewno. Wtedy tak nie było. Władza czuła się silna, nawet na luksus mogła sobie pozwolić, że film odrzuciła, że położyła go na półki. Nikt nie kontrolował, czy było tyle dni zdjęciowych, czy tyle. Paradoksy dochodziły do tego, że również debiutujący w wytwórni wrocławskiej Roman Polański, film kandydat do Oscara Nóż w wodzie, wyprodukował za 3,5 miliona, a nie za 5. Cofnięto mu ostatnią ratę, tak jak i całej ekipie. Zamiast pochwalić za gospodarność, to nie, bo źle się obliczyli. Więc przy tych wszystkich paranojach naokoło, ta wytwórnia to był dom. To było tak, że je się domową zupę pomidorową, prawda? Pani Wacia robi jajecznicę, tak jak babcia to robiła. Ludzie uśmiechnięci, witający się ze sobą. Ja nie miałem poczucia, że ja wchodzę do urzędu
do biura, nie daj Boże do fabryki. To wszystko było w zupełnie innych sosach, bardzo ludzkich, przyjacielskich. To jeszcze bardziej szczegółowo właśnie o te czasy gospodarki centralnie planowane i właśnie filmu, który tak naprawdę miał całkiem dobrą pozycję wśród sztuk w tamtym czasie, ale zastanawiałem się właśnie nad funkcją wytwórni filmów fabularnych, która jako instytucja państwowa jednak z tą cenzurą walczyła, czy próbowała to jakoś, prawda, przeciw temu państwu walczyć poprzez filmy, które były tam produkowane. I zastanawiam się nad właśnie tym paradoksem, jak to funkcjonowało od wewnątrz, prawda? Jak było możliwe, że mogły powstawać filmy przeciwko władzy, a ta władza te filmy akceptowała, prawda, w jakimś tam stopniu. Właśnie dlatego, że czuliśmy się tam swobodnie, że nie było tego skrępowania w Łodzi, to był już kolos jak na tamte warunki. Nigdy nie było wiadomo, kto kabluje, kto donosi, prawda. Ludzie bardzo się pilnowali, co mówią, nie tylko przed kamerą, ale też i, że tak powiem, poza planem. W Warszawie wszystko ginie, bo jest tyle rozmaitych historii rangi państwowej, w sensie politycznym, kulturalnym, artystycznym, że też jest się po prostu mrówką w mrowisku. A Wrocław był inny i ja nawet kiedyś użyłem takiego porównania, że tam gdzieś ten strach, który być może w nas był, można było wepchnąć za jakieś szczelnie zamknięte drzwi, że człowiek czuł się prawdziwie wolny. O, a to w tworzeniu to jest warunek sine qua non. Ja dopiero potem to wiedziałem, na sobie też sprawdziłem, że przychodzą nowe pomysły, że ma się odwagę proponować rzeczy, które kto inny powie, wiesz co, bo może nam wytną, a po co mieć kłopoty i tak dalej. Właśnie debiutanci, którzy chcą się pokazać z różnych stron, łamali pewne tabu również i cenzuralne. I myślę, że jakby tutaj na moim miejscu siedziały jeszcze inne osoby, a zapewne tak będzie, to potwierdzą, że wszyscy debiutanci, przecież kino Niepokoju Moralnego, iż tam Wodzirej był robiony, przecież Kung Fu robił Janusz Kijowski i tak dalej, więc głośne filmy z końca lat 70. Właśnie dlatego, że my zapominaliśmy, że to jest urząd, że jest cenzura, tylko chcieliśmy jak najlepiej zrobić film, żeby były prawdziwe konflikty, a nie udawane, powierzchowne, naskórkowe, żeby ludzie skakali sobie, żeby o coś walczyli, żeby te filmy były gorące. I właśnie to było to miejsce, gdzie mogliśmy w ten sposób siebie wyrażać. Ja pana w tym miejscu zapytałbym wtedy o pana identyfikację z okresem kina moralnego niepokoju, ponieważ pana film Pokój z widokiem na morze uznany jest za film kanoniczny dla tego nurtu. Jego bohaterem odgrywanym przez Piotra Frąciolskiego był młody psychiatra, który tak naprawdę, myśląc, że wie, kim jest człowiek, stracił też panowanie nad sobą i nad otaczającą rzeczywistością. Po prostu musiał przejść pewien rodzaj przejścia, prawda? Dezintegracji, opuszczenia fałszywych przekonań, aby dojść do istoty człowieczeństwa. I zastanawiam się, o ile profil takiego bohatera jakby był pewną symboliczną figurą pana pokolenia, a na ile jest to uniwersalny problem człowieczeństwa? Przygotowując się do tego filmu, bo on się na początku nazywał Widok z ostatniego piętra Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie imienia Józefa Stalina. No i co zrobiła cenzura? Cenzura powiedziała, akceptujemy scenariusz, pod warunkiem, że akcja tego filmu nie będzie rozgrywała się w Warszawie. Nikt nie mówi, że tytuł, że ten Stalin, że to wszystko, tylko nie może być w Warszawie. Taki był powód. A kiedyś zobaczyłem zgromadzenie pod Pałacem Kultury. Tak się złożyło, że to samo zgromadzenie widział Maciej Karpiński. My żeśmy przyszli do zespołu X, do Andrzeja Wajdy i do Bolesława Michałka i zaczęliśmy opowiadać o pomyśle. No to nas skojarzono, żebyśmy razem to napisali. To powstało. No i tytuł wymyśliłem, Pokój z widokiem na morze, dość ironiczny, bo chodzi o samobójcę, który się chce targnąć i z tego pokoju, a to tak jak anons z ogłoszenia przed wakacjami, prawda, że wynajmę pokój z widokiem na morze i cena jeszcze na dole. I bardzo mi pomogła w tym filmie książka od psychiatrii biologicznej do humanistycznej Jankowskiego.
to naprawdę oni uosabiali właśnie te dwa skrajne stanowiska, że trzeba rozmawiać, mówić do kogoś. To jest terapia, to uważał Gustaw Holubek, a młody, prawda, chcący szybko osiągnąć sukces i bardzo taki mobilny, dynamiczny, grany przez Piotra Franceskiego, uważał, że każda metoda jest dobra, byle go ściągnąć, psychotropów mu dala, go oszukać, coś ściągnąć za nogę i tak dalej, i tak dalej. I nagle okazało się, że oni kiedyś w innej strukturze na uczelni, pracujący jako asystent, prawda, i profesor, tutaj w praktyce się kompletnie różnią. Proszę nie zapominać, że tam była trzecia osoba, grana przez Marka Bargiełowskiego, prokurator, który wariant siłowy chce wprowadzić. I w pewnym momencie ten postać dr Kucharski, grana przez Franceskiego, zaczęła się niebezpiecznie zbliżać do tego rozwiązania siłowego. Chcę wam powiedzieć, że ja z tym filmem przeżyłem coś nieprawdopodobnego. We wrześniu 1980 roku na zaproszenie Stowarzyszenia Filmowców Fińskich wylądowałem w Helsinkach. Z lotniska zabrano mnie i zawieziono do stoczni. To był początek września, 31 sierpnia podpisano porozumienia gdańskie. I nagle mnie zaczęli pokazywać stoczniowcom, bo poprzedniego dnia ten film został im pokazany. Otóż dla nich to był film o tym, co się stało w Polsce. Że jest wariant siłowy rozważany przez rząd, ten strajk, prawda, w stoczni zgnieść, a może jednak trzeba rozmawiać. I wygrywa ta druga opcja. Do tej pory mam historię filmu polskiego napisaną przez Marku Tuli, gdzie w przedmowie są następujące nazwiska. Stalin, Bierut, Gierek, Breżniew, Wałęsa i Janusz Zaorski. Doborowe towarzystwo, tak. No, towarzystwo nieprawdopodobne. Babcia mi mówiła, Januszku, rób filmy, a krytyka i tak dorobi ci ideologię albo filozofię. To ja może też zapytam o ten Gdańsk, tutaj jak jesteśmy tak szybko. U nas w mieście nie ma jednak systemu produkcyjnego stworzonego pod profesjonalne produkcje. Czy uważa pan, że mógłby powstać tutaj jakiś ośrodek większy? Bazując na pana doświadczeniu, prawda, na przykład tamtego filmu. Wie pan, to nie o to chodzi, żeby centralizować. Wystarczy, że są tutaj bardzo sprawni producenci, jak pan Kazimierz Ber chociażby, który przecież współprodukował Magnata. No, film bardzo trudny, cztery pory roku, 30 lat życia na ekranie pokazanych, losy Kaszubów, prawda, mocno związane z tym terenem i bardzo udane artystycznie. Więc to myślę, że jest najlepszą wizytówką, że można. Więc o to chodzi, żeby były takie postacie, które do siebie dołączają innych. Przecież my teraz jeździmy. Kiedyś film polski musiał się dziać w Polsce, no bo gdzie? No jeszcze tam ze Związku Radzieckim, czasami w Bułgarii, bo nie trzeba było dewiz. A już coś, jak ja robiłem Jezioro Bodeńskie, nie chcieli mi przyznać dewiz, że mi Jezioro Bodeńskie tytułowe nakręcił. Przecież poszedłem do szefa kinematografii i powiedziałem mu, pan się skompromituje. Ja? Dlaczego? No bo co? Wigry mają udawać? Hańcza? Jezioro Bodeńskie? Wygłupimy się. Ja i pan. I dopiero wtedy dał nam $3000. Mogliśmy wyjechać na jeden dzień zdjęciowy i wrócić. W związku z tym jeździ teraz film po kraju. To są efektowne rzeczy. Wybrzeże. Ile rzeczy się przecież działo od dwóch ludzi z szafą, poczynając przez szereg fantastycznych filmów tutaj. To jest wielki. Ja myślę, że może to dlatego tak jest, że w pewnym momencie strasznie zaczęły się oddziały terenowe rozrastać telewizji i to się, że tak powiem, nie przełożyło jednak. Bo cały czas to było scentralizowane i wszystko musiało przez centralę, tak jak kiedyś w Moskwie, to teraz przez Warszawę. I to się nie powiodło, nie mówiąc o tym, że cała telewizja przecież wobec internetu wyraźnie siada, oglądalność spada i to chyba będzie proces ciągły już. Natomiast właśnie osoby mobilne, skuteczne, dynamiczne, które chcą coś powiedzieć, to najlepszy dowód Gdyńska Szkoła Filmowa.
Przecież jak tu się od razu rozruszało, to ile jest półgodzinnych filmów, to są wizytówki. Oni już wygrywają rozmaite festiwale na całym świecie. Więc ja myślę, że to już jest w dzianiu, że po prostu nie o to chodzi, żeby był, prawda, teren i zbudowany od zera, prawda, bo teraz filmy się dzieją we wnętrzach naturalnych w większości, w plenerze. Tu nie trzeba budować miasteczka filmowego. Mało tego, ci absolwenci przecież tutaj też parę lat spędzają czasu i na pewno wrócą tutaj, robiąc pełne metraże i następne tytuły, bo nie chcę tutaj wyglądać na Lizusa, ale poza Warszawą Trójmiasto jest jedynym miejscem, gdzie ja mógłbym żyć na stałe. No niestety moja profesja reżyseria polega na tym, że tam mam więcej możliwości pracy, więc dlatego zacumowałem w Warszawie, ale tu jest fantastycznie. Gdańsk, Gdynia, Sopot różnią się, a jednocześnie tworzą jeden organizm. Rewelacje. Nie ma roku, żebym nie był tutaj po kilka tygodni. Super. To jeszcze wtedy wrócę do wytwórni. I do tego okresu chyba najmniej stabilnego, czyli do lat 90. i wczesnych 2000, kiedy nastąpiła zapaść polskiej kinematografii. Jak wyglądała właśnie wtedy produkcja filmów we Wrocławiu, ale też generalnie w Polsce z pana perspektywy? Osoby, która no już miała wyrobione mocno stanowisko i była ważną osobą dla polskiego kina. To w ogóle był bardzo dramatyczny moment. Bardzo dramatyczny moment. I dla wszystkich. My żeśmy uważali, że Pana Boga za nogi żeśmy złapali, bo żeśmy naszego człowieka, Juliusza Burskiego, wybrali na szefa kinematografii. On był szefem literackim w zespole Perspektywa u Janusza Morgensterna. No tak, ale on był specjalistą od scenariuszy. Nagle wypuścił z rąk kina dystrybucję. I co z tego, że my żeśmy filmy robili, jak nikt ich nie chciał w kinach puszczać? To jest po prostu no, horrendalny błąd, prawda? Bo tak to się toczyło. Byłem przewodniczącym Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. W końcu lat 80. było 600 klubów. Nawet na wsi były dyskusyjne kluby filmowe. Czyli słuchajcie, to było 600 miejsc, gdzie można się było z ambitnym filmem artystycznym spotkać. Pod koniec lat 90. 60 zostało. No to pokazuje, że to po prostu był inny świat, nagle się zmienił. Nie mówiąc o tym, że część ludzi, dla nich to było kupno w stacji benzynowej Pornola i obejrzenie go sobie w domu. To był jedyny kontakt z filmem, bo już można było, bo nie było cenzury. Albo James Bondy, które były tutaj niecenzuralne, bo tam agenci o wschodnich rysach były, więc albo to waliło w Związek Radziecki, albo w Chiny. W związku z tym tego nie było. Cała ta widownia się rozsypała kompletnie. Gdzie multikina? To jest dopiero XXI wiek, prawda? W związku z tym my żeśmy się też jako twórcy zagubili. Co robić? Jak robić? No, lektury szkolne. No właśnie, Wajda zrobił Pana Tadeusza, Zemstę. Przedwiośnie zrobił ten Filip Bajon, czy ostatnią część Ogniem i Mieczem Hoffman. No ale normalne filmy, no żeśmy mieli po prostu kaca. Straciliśmy kontakt z widownią. Ona też nie bardzo wiedziała, co ona chce oglądać i w którym kierunku to ma pójść. A jednak udało się przez to przejść. I jak dowodzi obecna praktyka, no szczytujemy. Naprawdę. Fakt, że zwiększyły się te szkoły filmowe, że nie było tylko jednej filmówki za mojego życia, a potem w końcu lat 70. powstała w Katowicach. Teraz jest gdyńska, warszawska. Są różne wydziały przy uniwersytetach. Jednym słowem jest środowisko. Ci ludzie kończą. Półgodzinnych filmów w Studio Munka wyprodukowano już ponad 100. Mówię tylko o fabułach. Czyli jest 100 nowych reżyserów, którzy stoją w blokach startowych, a przynajmniej połowa tych filmów była na tyle interesująca. Czyli są już następni i następni. Nagle się okaże, że gdybyśmy mieli moce i środki, to moglibyśmy robić i 80 filmów rocznie. Na razie, ponieważ PiS
nie dysponuje takimi siłami, a pieniądze z tak zwanego miasta no nie, są niewystarczające, to mniej więcej około 50 tytułów się robi rocznie. Ale to jest też zwyżka w porównaniu z kilkunastoma, kilkudziesięcioma, które były za tak zwanego PRL-u. Więc udało się. Cały czas takie kasandryczne głosy się słyszało, że no tak, to koniec kina, telewizja, prawda, jeszcze internet się pojawił, to już w ogóle nic nie będzie. Wszystko jest potrzebne, bo jakby pewien mechanizm, reżyseria, scenariusz, aktorzy muszą być wyedukowani. Bo no już podcasty możemy robić, prawda? Wiem, że Marczak zaczął robić coś serialowego właśnie metodą podcastową, prawda? Czyli to jest w ogóle nowe narzędzia, nowe sztućce do tego wszystkiego się będzie używało. Gdzie to nas zaprowadzi, tego nie wiem, ale ja myślę, że część widowni będzie chciała wspólnie oglądać właśnie w ciszy, w skupieniu, w ciemności. I to kino zostanie. A jeszcze wracając, bo chciałem powiedzieć kilka rzeczy o wytwórni wrocławskiej, bo co jeszcze w tym wszystkim było ciekawego, że wytwórnia wrocławska podejmowała się filmów, które często w całości nawet nie miały zdjęć na terenie Wrocławia, czy nawet na Dolnym Śląsku. Ale właśnie to też było dobre, bo przychodzili nowi ludzie z nowymi pomysłami. Wszyscy oni się tam edukowali, prawda? Bo na początku, jak to powstało, no to pospolite ruszenie. Kto przyszedł pierwszy, ten lepszy, to robił. I na początku to wystarczało, ale potem coraz więcej i więcej. I przyznam się, że ja miałem nieprawdopodobną okazję, kiedy przy okazji Uciec jak najbliżej przyjechał Tadeusz Konwicki, który był szefem literackim zespołu Kraj, gdzie to było realizowane. Moim opiekunem filmu był Stanisław Lenartowicz, też znakomity reżyser wrocławski. I był jeszcze przy tej rozmowie Andrzej Walatek, dyrektor mocno partyjny, taki dyrektor tego zespołu filmowego Kraj. I podobało się to, co ja im pokazałem, taką pierwszą układkę z brudnym dźwiękiem. Poszliśmy do twórców przy rynku na kolację. No i wypiliśmy tam po małej wódce, potem po większej wódce i ten Walatek się rozkrochmalił. Mówi, Boże, Wrocław, ja pamiętam w 45. przecież tu były tylko zgliszcza i ruiny. Na co Tadeusz Konwicki, przepraszam, ale cytat będzie, powiedział: Andrzej, nie pierdol, wiemy, że na ruskich bagnetach tutaj wszedłeś. To dla mnie Konwicki był Bogiem. Jak on jest tak odważny, on mówi takie rzeczy przy świadkach, prawdziwe. Do tej pory kocham i wielbię tego niestety już niebędącego z nami pisarza i znakomitego filmowca. To nigdzie indziej coś takiego byłoby niemożliwe. Bo byłaby cenzura, bo ludzie by się ugryźli w język. Ja specjalnie drastyczny przykład podaję, ale on właśnie wykazuje, jak było we Wrocławiu, a jak było gdzie indziej, zwłaszcza w tej Łodzi, gdzie wszyscy... Nie, w Łodzi robiłem jeden film, a polegało to na tym, że byłem zamknięty w hotelu, bo to była Matka Królów i była godzina milicyjna, bo był stan wojenny, w związku z tym nie musiałem tego strasznego miasta oglądać, tych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Skupiłem się na robocie. Może to dla filmu wyszło lepiej, ale przecież nie można tak żyć bez kontaktu z innymi. I były teatry, gdzie ci wszyscy aktorzy byli dla nas, gdzie reżyserzy i dyrektorzy teatrów rozumieli, że jak jest scena zbiorowa, to bardzo często zostawali zwolnieni z prób. W Warszawie niemożliwe, od razu zapłać nam i tak dalej, i tak dalej. Więc to były inne stosunki międzyludzkie właśnie. I jak widać, nie tylko tyczące środowiska filmowego, ale szerzej aktorskiego, prawda, i władze miasta na to patrzyły przychylnym okiem. I samo miejsce koło przecież tej hali stulecia i pergoli i tak dalej, w bardzo pięknym zakątku Wrocławia i nigdy nie zapomnę tego i żałuję, że tego już nigdy nie przeżyję. Zakończenie zdjęć. Wynajmowaliśmy statek i Odrą żeśmy sobie pływali. Była cała nasza ekipa.
Nikt w knajpie z sąsiedniego stolika się do nas nie dosiadał i tam bzia, bzia, bzia gadał. Byliśmy sami, bawiliśmy się, tańczyliśmy i tak dalej. Niestety pewien elektryk przeholował i spadł do wody, ciała nie odnaleziono i wtedy dyrektor musiał zakazać tego typu spraw. Więc skończyło się smutno, ale tego nie było ani w Warszawie, ani w Łodzi. Dom. To był dom w pewnym sensie. Dla mnie to był dom. To ja bym chciał zapytać pana o pana rodzinę, prawda, i o życie filmowca od tej drugiej strony, bo z jednej strony dom to jest, prawda, wytwórnia, a z drugiej strony też, prawda, pozostają jakieś relacje z bliskimi. Jak to wyglądało w przypadku pana życia już chyba tak naprawdę? No to było bardzo bolesne, bo nawet chcę powiedzieć, że władze tak bardzo chciały, żeby powstał zespół filmowy we Wrocławiu, że namawiały mnie, proponując, uwaga, willę po niemiecku. No to było coś niesamowitego. Ale żona urodziła mi córkę, żona nikogo nie znała we Wrocławiu. Jak jej o tym powiedziałem z uśmiechem, to się poryczała. Powiedziała, że ona zostanie sama z dzieckiem, nikt jej nie pomoże, że po prostu ona tego nie przeżyje. To są bardzo dramatyczne sytuacje, bo ja do niej pojechałem z tą wiadomością, że tak, przenośmy się do Wrocławia, będzie pięknie. No ale zrozumiałem, że od jej strony nie ma żadnego zaplecza, nikogo nie zna, że to będzie jakaś dotkliwa samotność, że ten związek się rozsypie w związku z tym i po co willa jednemu facetowi, prawda? Więc, ale jeszcze nawet żeśmy przez chwilę to rozważali, tylko co się okazało. Miał być Chęciński, Lenartowicz, miał być Ścibor Rylski. Ale Ścibor Rylski zakochał się we wrocławiance, rozwiódł ją i musiał z Wrocławia wyjechać, żeby ten mąż nie chodził i go nie gonił i tak dalej, bo mąż mu rękę złamał. Zresztą, jak to ze scenarzystą bywa, opisał to w sztuce, bliski nieznajomy i jeszcze duże pieniądze na tym zarobił, bo to była gęsto grana sztuka w teatrach. Więc te najważniejsze ogniwo odpadło, ponieważ z młodych Piestrak chciał i ja chciałem wstępnie, no i nagle się okazało, że jest tylko Chęciński, Lenartowicz, to za mało. No, musi być co najmniej czterech, że tak powiem, po debiucie reżyserów. I odstąpiono od tej idei, ale władze widziały, że to jest jakiś jednak komercyjny też w tym aspekt, prawda, reklamowy, że my będąc tam będziemy opisywali te tereny, te wszystkie rzeczy. Teraz proszę bardzo, ile Krzystek zrobił? Zrobił film 80 milionów, prawda, o działaczach Solidarności z Władkiem Frasyniukiem na czele, prawda. Także to jest też historia tamtego miasta. A nie sądzę, żeby ktoś się nad tym pochylił, kto nie byłby mocno związany z regionem, a on się w Legnicy urodził, a studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Także bolesne sprawy dla mnie. Reżyserzy myślę, że w tamtych czasach byli okropnymi mężami, no bo nie mogli się zająć domem, niczym. Po prostu przekazywali pieniądze na dzieci i na dom, a spotykaliśmy się raz na 3 tygodnie, raz na miesiąc. No i ale cywilizacja idzie do przodu. Teraz pociąg idzie 3,5 godziny, prawda? Nie mówiąc o tym, że samochodem też w 3,5 godziny można dojechać. Lotnisko działa, więc myślę, że tylko, że wracam jeszcze do tego 91 roku. Przez chwilę we Wrocławiu produkowano teatry, że te moce produkcyjne i tak dalej, żeby nie było przestoju, żeby coś spróbować z tym zrobić. Niestety to się nie powiodło, bo też ilość tych teatrów zaczęła potem gwałtownie maleć. A co tu dużo mówić? Gwiazdy są najważniejsze. Gwiazdy były zazwyczaj w Warszawie albo w Krakowie, w Teatrze Starym, prawda? Więc tutaj we Wrocławiu te starsze pokolenie powoli zaczęło odchodzić. No i w związku z tym zaczęła ta wytwórnia upadać. No i to jest dla mnie przykre. CTA w tej chwili i tak dalej, to jest też
dobrze, że to po prostu coś jest, że postprodukcja może być, że animacja komputerowa, że wspaniałe są na przykład wystawy robione przez nasze znakomite scenografki, kostiumolożki z Marysią Dufek na czele, że możemy zobaczyć z lalki, och, to w tej sukni grała Beata Tyszkiewicz. Niesamowite, to ona była, tak. Ale też i na Srebrnym Globie, w wybitnym filmie nieukończonym Andrzeja Żuławskiego, jakby kosmonautów, stroje, skafandry i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo, wydaje mi się, ciekawe. Natomiast oczywiście chciałoby się, ale świat idzie do przodu. No, elektronika weszła we wszystko już, taśmy nie ma. Jeszcze kamerdyner, niektóre sceny są zrobione na taśmie filmowej. Ja jeszcze potrafię odróżnić. No, jeszcze troszkę inne ziarno jest. Jeszcze inaczej te światło się rozkłada na taśmie niż na elektronice. Ale dla osób normalnych widzów to jest nie do odróżnienia. A film jest o 1/3 tańszy, jeśli się robi właśnie na elektronice, a nie na starym systemie wołania negatywu i robienia kopii. Pana zapytał jeszcze o ostatnią współpracę już z Centrum Technologii Audiowizualnych, która była efektem pracy nad 60-leciem instytucji. Razem z panią Marią Dufek nakręcił pan film Pokolenia, który dotyczył przede wszystkim przeszłości tego miejsca, złożone z różnych kadrów filmowych. A ja zastanawiam się nad tym, jaką przyszłość widzi pan dla Wrocławia i dla CETY. Zadzwonił do mnie producent, prywatny producent, czy byłbym zainteresowany zrobieniem właśnie filmu, który by uhonorował 60-lecie. Ja mówię, to co, to trzeba by napisać jakiś scenariusz? Nie, nie, scenariusz jest gotowy, wszystko jest gotowe. Ja panu przesyłam, proszę, mailowo. Przeczytałem to. No niby tak, tylko ten scenariusz to był taki wszystkoistyczny, że o wszystkim opowiada. I pokazuje, że tutaj montażownia, a tutaj dźwięk, a tutaj, prawda, laboratorium, a tu aktorzy, a to, a to, a to. No i, no ale to jest bardzo obiektywne, ale nie ma w tym dla mnie filmu, bo nie ma żadnego konfliktu, nie ma w ogóle jakichś problemów z tym związanych. No i jak zacząłem, w ogóle chciałem się wycofać, ale myślę sobie, nie, no dajmy sobie parę dni do namysłu, może ja coś wymyślę. I jak to bywa, czasami taka iluminacja na człowieka nachodzi. I ja nagle sobie pomyślałem, że czy nie lepiej byłoby uhonorować tę uroczystość pokazaniem najlepszych fragmentów filmów, które tam były realizowane. To byłby hołd dla tych wszystkich ludzi, którzy przy nich pracowały. I od reżysera, przez operatora, kierownika produkcji, do aktorów i do przecież asystentów i pomagierów różnej maści. No i zacząłem oglądać te filmy, a było ich prawie 500 fabularnych, bo odrzuciłem seriale, odrzuciłem teatry telewizji, które tam były robione. I z tego dobrze, tylko jak to ma wyglądać, jak to ma być pokazane. I pomysł mój polegał na tym, żeby to było od 1939 roku prawie do współczesności dociągnięte. To znaczy, że akcja poszczególnych filmów działa się w 1939, 1945, w 1949, 1953, 1956 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że tam po prostu fantastyczne filmy były robione ze wspomnianym już na Romana Polańskiego Nożem w wodzie, ale i Dreszcze Marczewskiego, przede wszystkim Pokolenie. I stąd ta liczba mnoga, że pokolenia filmowców starały się znaleźć porozumienie z pokoleniami widzów, żeby poprzez swoje prace, poprzez te filmy jakby coś pokazać, coś, co byłoby interesującego, wzbogacającego wewnętrznie, może i edukacyjnego. I miałem dużą satysfakcję, nigdy nie pracowałem przy takiej dziwnej hybrydzie filmu fabularnego i dokumentalnego w pewnym sensie, bo żeśmy parę scen tam dokręcili, a naszym Cicerone przewodnikiem był Zbyszek Cybulski, który zagrał w kilkunastu filmach właśnie wytwórni wrocławskiej. I on jest tym przewodnikiem przez cały ten. Więc to się udało zakonotować,
Wiem, że na wielu uczelniach korzystają z tego filmu, bo trudno pokazać 40 tytułów, skoro można fragmenty, te najsmaczniejsze, te kanoniczne sceny kultowe pokazać z innych w ramach półtora godzinnego filmu, prawda? A to by zajęło 40 spotkań po półtora godzinie. To jest jakby ta jedna historia. I w związku z tym byłem częstym gościem. Przyjeżdżaliśmy tam z ekipą, patrzyłem, co się dzieje w CTA i nikt nie wie oczywiście, jak finansowo będzie nasz rynek stał. Ja mam nadzieję, że nikt nie będzie majstrował przy ustawie o kinematografii, gdzie no, w wyniku tej ustawy powstał Polski Instytut Sztuki Filmowej. Te pieniądze, które tam są, to nie są państwowe pieniądze. To są pieniądze, rodzaj podatku, 1,5% od wpływów z reklam, zarówno publicznej telewizji, ale też jak i prywatnych, ale też jak i kablowych, przekazuje się na realizację polskich filmów. Mało tego, przecież te filmy potem gotowe są wyświetlane w tychże właśnie telewizjach, a więc obieg się zamyka. To jest bardzo dobrze wszystko wymyślone. Tutaj nikt nie jest stratny. Łożysz na coś, ale potem to dostajesz w innej formie. Powiem wam tylko, że w Danii to jest 14%, w Niemczech 12%, we Francji 12%. My żeśmy o 3% występowali, ale parlament przyznał 1,5%. I to jak na tę ilość szkół, to jest wszystko za mało. I troszkę ten niedobór finansowy się czuje również i we Wrocławiu. Że chciałoby się, żeby wiatr w żagle powiał mocniejszy, a tutaj środków nie ma. Bo jestem przekonany, że w każdym filmie teraz będzie potrzebna animacja komputerowa. Bo nie będziemy czekali, aż tam coś się zmieni, tylko to wymarzymy, albo coś dorysujemy, albo coś w inny sposób znajdzie się w kadrze filmowym. Więc ci ludzie specjalizujący się w tych grafikach i tak dalej zawsze będą mieli miejsce i zawsze ten Wrocław może dać im pracę.